13 rozdziale Ewangelii Mateusza wyszedł siewca, aby siać. Nie był bylejaki siewca i nie chodzi o bylejakie ziarno. Biblia mówi, że wyszedł siewca, abyśmy wiedzieli, że to był naprawdę siewca, który wie, co robi, ale też wiemy, że ziarna padły na różną glebę. I mówiłem już o tym, że czy komentowałem tu moim skromnym zdaniem to, co Pan Jezus przepięknie nauczał, że z tych ziaren, z tej gleby, z tych okoliczności tego siania możemy się uczyć. Wiemy, że jedno z ziaren spadło na drogę i wróg z zewnątrz, diabeł, sprawił, że nic z tego nie było, nie było żadnej reakcji z glebą, żadnej duchowej reakcji. Drugie ziarno spadło na tam, coś tam jakaś gleba była, ale to było skaliste, płytkie i może nawet jakaś reakcja radosna w tym wszystkim była, ale również nic z tego nie wyszło. Kolejne, wiemy, że spadło na glebę żyzną, która przyniosła owoc i która, przepraszam, trzecie spadło na glebę, gdzie były wyrosły chwasty, ciernie, które zagłuszyły i czwarte spadło na tą właściwą glebę i przyniosło owoc. I Jezus mówi, kto ma uszy, niechaj słucha, dlatego że uczy nas ważnych prawd o Królestwie Bożym. Trzykrotnie niepowodzenie, jeden raz wielkie, owocne powodzenie Słowa Bożego. Jezus mówi, macie uszy, słuchajcie. Już wiemy, że kiedy Biblia tak mówi, to znaczy, że Bóg mówi, hej, uwaga, tym razem mówię do ciebie coś, co niekoniecznie jest tym, co ci się wydaje, że słyszysz i wydaje ci się, że już wiesz. Kiedy w rzeczywistości palestyńskiej Jezus o tym nauczał, to ludzie dobrze wiedzieli, co On mówi. Prawie każdy coś tam siał. Ale kto ma uszy, niech słucha. Bo to nie jest to, co się nam wydaje, że wiemy, ale to, co chce powiedzieć Bóg. I dalej w Mateusza w 13 rozdziale, to jest taki rozdział, gdzie jest dużo na temat siania, dużo na temat chleba, dużo na temat tego, co przynosi owoc. Mamy Mateusza, przejdźmy do 24 wersetu i dalej. Inne podobieństwo podał im mówiąc. Podobne jest Królestwo Niebios do człowieka, który posiał dobre nasienie na swojej roli, a kiedy ludzie spali, przyszedł jego nieprzyjaciel i nasiał konkolu między pszenicę i odszedł. A gdy zboże podrosło i wydało owoc, wtedy się pokazał i konkol. Przyszli więc słudzy gospodarza i powiedzieli mu, Panie, czy nie posiałeś dobrego nasienia na swojej roli? Skąd więc ma ona konkol? A on im odrzekł, to nieprzyjaciel uczynił, a słudzy mówią do niego, czy chcesz więc, abyśmy poszli i wybrali go? A on odpowiada, nie. Abyście czasem, wybierając konkol, nie powyrywali wraz z nimi pszenicy. Pozwólcie obydwą ruść i razem aż do żniwa. A w czasie żniwa powiem żeńcom, zbierzcie najpierw konkol i powiążcie go w snopki na spalenie, a pszenicy zwieźcie do mojej stodoły. Śledzimy serię podobieństw o wzroście i naturze gleby, jak i naturze tego, co jest posiane. I wiemy oczywiście tutaj, że w tym wypadku, kiedy Jezus nas uczy, naszym celem teraz nie jest skupianie się na, tam przynajmniej nie było w tym pierwszym podobieństwie, skupianie się na siewcy, a skupianie się na ziarnie. Mówił coś o nas, o naszej rzeczywistości duchowej. Tutaj sytuacja troszeczkę się zmienia. Wcześniej widzieliśmy Jezusa jako siewcę. Poletko, na którym zasiał ziarno, się przyjęło i właściwie pojawiła się szansa na sielankę. Pojawiła się szansa na taką sielankę. Przyjęło się, rośnie, nie ma chwastów, nie na drodze, nie ma skalistego gruntu. Właściwie naprawdę taka sielanka, happy end, aż do żniw i zobaczymy same dobre rzeczy. Natomiast Jezus zaczyna do nas mówić i dostrzegamy tutaj mroczny cień kogoś jeszcze. Na początku w Mateusza w 13 rozdziale pamiętamy,
że Jezus wyszedł z domu. Wyszedł z domu i rozpoczął to nauczanie. Pod koniec tego 13 rozdziału Jezus wróci do domu. Będzie napisane, że tak miało się spełnić słowo proroka w 35 wersecie, że on otworzy usta, w przypowieściach wypowie rzeczy ukryte od założenia świata. I wtedy jest tam napisane 36 werset tego rozdziału, że odprawił ludzi i wrócił do domu. Nie wrócił do tego domu sam. Tam przystąpili do niego uczniowie i prosili go, wyjaśnij nam przypowieść o chwaście. Wcześniej im wyjaśniał tamto, o siewcy. Teraz wyjaśnij nam przypowieść o tym chwaście. To o co tym razem chodzi z tym konkolem? Co tu się dzieje? Czego, mistrzu, chcesz nas nauczyć? Uczniowie są z nim blisko w domu. Widzicie, bliskość, posłuszeństwo i chodzenie za Jezusem jest tym, co pozwala uczniowi Jezusa zrozumieć Jego słowa i oglądać Jego moc. To jest to, co my w chrześcijaństwie nazywamy realną, rzeczywistą społecznością z Jezusem. Wiem, że jako miłośnicy Słowa Bożego tego pragniecie. Chcemy mieć tą bliską, intymną społeczność z Panem Jezusem, aby rozumieć Go, aby odbierać od Niego powołanie, aby być przez Niego prowadzony, być przez Niego takimi prowadzonymi w każdym miejscu, w każdym punkcie ku naszemu powołaniu, ku temu, do czego przeznaczył nas Bóg. Uczniowie są z Nim nie tylko tam właśnie na zewnątrz, ale oni mają to, co mają wszyscy uczniowie, i ściągnie do wewnątrz, do domu, do miejsca jeszcze głębszej intymności z Jezusem. I tutaj się uczymy, że ta głęboka intymność z Jezusem polega na tym, że zaczynamy być ludźmi Królestwa rozumiejącymi Słowo. Słowo zaczyna mówić do naszego życia. Słowo nie przelatuje nad naszym życiem. Słowo nie jest czymś, nad czym kiwamy tylko głową. Zobacz, rzeczywiście, nie? Ale Słowo Boże staje się czymś, co mówię, tak, ja przyjmuję to, to się stanie treścią mojego życia. Oni są zainteresowani zrozumieniem i życiem. Oni nie są zainteresowani tylko wysłuchaniem kolejnego kazania. Dlatego modlitwa i rozmyślanie nad podobieństwami, chcę, żebyście to zdanie usłyszeli, modlitwa i rozmyślanie nad podobieństwami są cechą ucznia. Modlitwa i rozmyślanie nad Słowem są cechą ucznia. Dlatego my nie jesteśmy zgromadzeniem czytających Biblię. My jesteśmy zgromadzeniem żyjących Biblią. My wiemy, że to nie jest tylko jakieś pismo. To jest żywe Boże Słowo. Jest wiele wielkich religijnych pism na świecie. I czasami trzymamy w dłoni Biblię, mówimy Pismo Święte. I ono rzeczywiście jest Pismo Święte. Ale ponad wszystko my jesteśmy też ludźmi, dla których to Pismo Święte nie jest jedynie czymś, co czytasz i tak żyjesz jak siano, nie rozumie tego, nie wiem, co to jest. Trudne, ale to przeżyję, no bo w końcu jestem chrześcijanin, do kościoła chodzę. Nie, to jest żywe Słowo, to jest ogień, to jest miecz, to jest światłość, to jest drogowskaz, to jest pokarm, którym się karmimy, to żyje, to jest dane od Ojca, aby nas posilać, aby nas uświęcać, a jak wiemy, uświęcać się znaczy stawać się podobnym do Jezusa. Amen. Szczególnie tekst taki jak nas, poprzedni, który czytałem, mówi, kto ma uszy. Czyli jeszcze raz się powtórzę, kto ma uszy, czyli słuchaj, bo będzie coś do ciebie. I kiedy oni wchodzą tam z Jezusem, on im tłumaczy i w Ewangelii Mateusza w 13 rozdziale 37 i w paru dalszych wersetach mamy wyjaśnienie tego, co przed chwilą czytałem. Jezus im mówi, że ten, który sieje dobre nasienie, to on sam. To Syn Człowieczy mówi to w 37 wersecie. W 38 mówi, że rola to jest świat, dobre nasienie to są synowie królestwa, konkol to są synowie złego. Bardzo jasno to wszystko tutaj omawia, pokazuje. Nieprzyjaciel to diabeł. To nie jest jakiś tam nieprzyjaciel. Mówi, to jest diabeł, żniwo. To nie jest po prostu jakieś tam żniwo. To nie koniec czasu, gdzie farmerzy teraz pójdą zbierać co zasiać, ale nie. To jest koniec świata, a żeńcy to aniołowie. I mówi, jaki będzie los tego konkolu i opowiada nam przepiękne rzeczy, wyjaśniając. W poprzedniej przypowieści,
Przypowieści, kiedy Jezus zaczął słowami: wyszedł siewca, aby siać. I jak pamiętamy, ziarno padło i na drogę, i na glebę skalistą, i pomiędzy ciernie, i na glebę żyzną. W poprzedniej przypowieści ziarna były tylko jakie? Dobre, tak? Były tylko dobre, zgadzacie się ze mną? Tam nie było złego, wadliwego ziarna, były tylko dobre. Tutaj mamy pewną różnicę. Tutaj ziarna również pojawiają się złe. W poprzedniej spotykały przeciwności. Tutaj spotykają i jedne koło drugich leżą złe ziarna, które kiełkują i tam nie jest tak, że wiecie, Pan posiał, diabeł posiał i teraz to, co posiał Pan, to takie piękne, zielone z niebieską chrześcijańską chorągiewką. A to, co posiał diabeł, czarne, brzydkie. Nie, takie samo. Wygląda nieomal podobnie, szczególnie w swojej fazie wzrostu. Kiełkując, wygląda prawie tak samo. A więc czego możemy się tutaj, Panie, uczyć? Jeszcze raz przypomnę, 13 rozdział, 24 werset. Podobne jest Królestwo Niebios do człowieka, który posiał dobre nasienie na swojej roli. Nasienie było jakie? Dobre, ale spotka się ze złym. Na swojej roli. A więc widzimy znowu siewcę, jego nasiona są dobre i Jezus nie opowiada teraz swoim uczniom, swoim najbliższym, którzy chcą to pojąć i zrozumieć, jakiejś kolejnej przypowieści, która odkryje im jakąś nowinkę. On im mówi coś, co powoli zaczyna niepokoić ich serca, obserwując ludzi. Coś, co już wkrótce, kiedy pierwszy Kościół będzie stawiał pierwsze kroki na tym świecie, również go będzie niepokoić. Coś, co czasami niepokoi i ciebie, i mnie, kiedy patrzymy na Kościół, kiedy patrzymy na historię Kościoła, kiedy patrzymy na to, co robi człowiek, co nawet ja sam mogę zrobić. W tamtej przypowieści tego nie było. Kościół zmierzy się z tym, o czym tutaj jest mowa, w dramatyczny sposób przez całą swoją historię. Od tamtej pory, przez 2000 lat, Kościół będzie mierzył się z zupełnie innym ziarnem, innym DNA, czymś innym, co będzie chciało być zaraz obok, niepokojąco obok. I nas to też niepokoi, no bo powiemy, no przecież to Kościół, przecież to Kościół, a wierzący ludzie. Na pewno nieraz słyszeliście takie naiwne mówienie, jak ktoś mówi, no jak to możliwe, przecież to w Kościele. No jak to możliwe, przecież to wierzący ludzie. Z reguły ktoś mówią dwa rodzaje ludzi, ci co udają naiwnych, ci są naiwni. Kościół jest jak tramwaj. Stoi w centrum miasta, ma otwarte drzwi, każdy może wejść. To, że ktoś mówi różne rzeczy, nie znaczy, że cię nie zgorszy, że cię nie zawiedzie, nie znaczy, że nie zdradzi. To wszystko musi się stać. Kościół zmierzy się z tym i dlatego Jezus uczy. Dobre ziarno, mówi, to synowie królestwa, wspólnota dzieci bożych, synowie posłuszeństwa, synowie owocu, który przyniesie radość Ojcu, który jest przeznaczony do spichlerzy wieczności, do spichlerzy nieba. I właściwie najlepiej by było, szczerze mówiąc, żeby Jezus opowiedział, że wyrosły, żeby się skończyło happy endem i żeby nic złego się nie stało, ale że tak nie było, potrzebna jest właśnie ta nauka Jezusa. Jezus zaczyna mówić, a kiedy ludzie spali, przyszedł jego nieprzyjaciel i nasiał konkolu między pszenicę i odszedł. Wiecie, w historii Kościoła różnie, z różnego klucza, że tak powiem, patrzyli na ten werset. Nawet z takiego, że szczególnie dawni komentatorzy słowa mówili, że kiedy ludzie spali, że celowo Bóg pisze tutaj ludzie, że nie jest napisane, że kiedy siewca, Pan spał, ale ludzie przespali to, co mieli pod swoją opieką. Czyli, że Kościół przespał jakieś ważne momenty swojej historii i pozwolił diabłu posiać zamęt. Tak było to tłumaczone czasami. Ja tutaj troszeczkę z innego klucza dzisiaj patrzę. Przyszedł jego nieprzyjaciel i nasiał konkolu między pszenicę i odszedł. Wcześniej dobre ziarno spotykało się ze złymi okolicznościami na przykład.
to gleba skalista, to chwasty i tak dalej. Tu leży dobre ziarno i pojawia się złe ziarno w dobrych okolicznościach gleby. Jeszcze raz, tam było złe okoliczności, dobre ziarno. To jest dobre ziarno, przepraszam, złe ziarno, ale w dobrych okolicznościach gleby. Gleba jest właściwa. Tu nie ma żadnego problemu z glebą. Nie ma skały, nie ma chwastu. Przychodzi nieprzyjaciel. Taki jest problem. Nieprzyjaciel przychodzi skąd? Z ciemności, z zewnątrz. Pamiętacie, kiedy Kościół jest ostrzegany, że może dojść do zwiedzenia, to byli pośród nas, ale nie byli z nas. To, co do Kościoła czasami wejdzie, tak naprawdę nie jest jego DNA, nie jest chrystusowe, jest zasiane. Nieprzyjaciel przychodzi z ciemności, z zewnątrz, wnosi zło do wewnątrz. Ktoś kiedyś powiedział, że Kościół jest jak łódka unosząca się na wodzie, a świat to jest jak woda. Że dopóki za łódką jest woda, to jest wszystko w porządku, ale kiedy woda zaczyna wlewać się do łódki, to łódka zaczyna tonąć. Kiedy świat, kiedy zwiedzenie wlewa się do Kościoła, to też jest w niebezpieczeństwie. Wróg przyszedł nocą. Wiecie, kiedy wróg przyszedł? Znowu rozkład jazdy diabła. Wtedy wam mówiłem. To, co widzieliśmy tam, dostrzegaliśmy, prawda? Nie wiem, czy pamiętacie, że wyszedł siewca, aby siać, i niektóre ziarna spadły na drogę i natychmiast z zewnątrz pojawia się nieprzyjaciel, wróg, diabeł. Mówię, że Bóg jakby nam pokazuje, kiedy się spodziewać demonicznej wizyty. Najczęściej wtedy, kiedy Słowo Boże zaczyna cię dotykać. Siedzisz sobie tutaj teraz, Słowo Boże cię zacznie dotykać, postanowisz coś z tym zrobić, czy nie teraz, ale na innych nabożeństwach, w jakichś innych okolicznościach, kiedy Bóg do ciebie szczególnie przemówi i wtedy On przychodzi. Zanim coś się zacznie, zanim ziarno i gleba zareagują życiem. Wróg przyszedł nocą, po udanym dniu. Po udanym dniu pojawia się jak zawsze, to jest zawsze jego plan, jego rozkład jazdy. Gospodarz siał na swoim. Wróg przyszedł na cudze. Pańska jest ziemia i to, co ją napełnia. Ale zło, do którego ta ziemia należy, weszło tutaj. I zabrało w niewolę to, co do niego nie należało. Zdobyło w niewolę i związało w łańcuchy. I tak umiłował Bóg świat, że dał swojego Syna, aby Syn wykupił z tej niewoli, aby wyrwał, aby zabrał, ponieważ diabeł ukradł, to jest złodziej, to jest morderca. On porywa jak wiasyr. Bierze i chce zabijać. Tak to działa. Święty Jan Chryzostom w swoim komentarzu do Ewangelii Mateusza pisze takie słowa: kłamstwo przychodzi zawsze po prawdzie. Fałszywi prorocy przychodzą po prawdziwych prorokach. Fałszywi apostołowie po prawdziwych apostołach. Antychryst po Chrystusie. On zawsze przychodzi z podróbką. W tym miejscu my doszukujemy się, może wiecie, wyjątkowej, demonicznej działalności, ale to nie jest żadna wyjątkowa działalność. Ona działa się w tej przypowieści, w życiu tamtych ludzi i będzie działa się w twoim życiu. Masz Słowo Boże? Przyjdzie ktoś, kto ci je będzie chciał zabrać. W tą niedzielę, ostatnią niedzielę, podeszła do mnie osoba i podała, nie wiem, czy dzisiaj jest tutaj ta siostra, czy nie, podała mi Biblię i poprosiła mnie, żebym wpisał w tej Biblii dedykację. Napisałem dedykację, którą mieli napisaną na misjonarze, którzy ewangelizowali Chiny, którzy ewangelizowali Chiny we wczesnym okresie ewangelizacji Chin. Napisałem tam w ten sposób: ta księga będzie cię namawiać, abyś porzucił świat, a świat będzie cię namawiać, abyś porzucił tą księgę. To jest to. To jest nic nowego. Kiedy przychodzi słowo, przychodzi przeciwnik, aby ci to zabrać. Zawsze tak jest. Kiedy się coś zacznie dziać. Wiecie, kiedy założyliśmy nasz pierwszy zbór w Estonii, to był mój pierwszy zbór, którego pierwszy raz w życiu w ogóle czymś pastorowałem, że tak to nazwę. I kiedy był nasz początek, kiedy naszych ludzi bili, wyniszczali, przychodzili pocięci z popodbijanymi oczami, z wybitymi zębami,
obrabowani z butów, skarpet, bielizny, kurtek, kiedy ich bito i prześladowano za wiarę. Było nas 20 troszkę ponad, ale czuliśmy wielkie braterstwo, czuliśmy niezwykłą prawdę, czuliśmy, że nasza wiara kosztuje i że nasza wiara działa. Później, kiedy doświadczyliśmy tego wielkiego przebudzenia, kiedy zaczęli przyjeżdżać telewizja z Finlandii, kiedy ministerstwo się zainteresowało, kiedy wielkie rzeczy, zaczęli ludzie o nas mówić, nagle miałem pod sobą 350 osób, ale skończyła się ta sielanka, wróg posiał mi również inne ziarna. Musiałem stawić czoła ludziom, których wcześniej nie miałem, kiedy nasze chrześcijaństwo było tak drogie, że żaden egoizm nie był w stanie za nie zapłacić. Było nam lepiej niż potem, kiedy było tak popularne, że wielu między nas się pchało i robili, co chcieli. Tak jest zawsze. Zło przychodzi raz po zasiewie i też coś chce zasiać. Zło jest na tym świecie jak radioaktywny obłok. Porusza się i niszczy. Musimy strzec naszych serc, bo to może być posiane nawet w tobie. Ilu ja znam ludzi, którzy normalnie służyli Bogu, kochali, a dzisiaj jakieś teorie, jakieś przedziwne twierdzenia, nie chcę mówić jakie, to nie ma znaczenia, zagmatwali się, diabeł posiał w nich różnego rodzaju negatywne, wątpiące, bluźniercze myśli i zajmują się tym, dzielą włosa na cztery i mają się za nie wiadomo jak duchowych. Tyle tylko, że od lat nikt z tego do Jezusa nie przyszedł. Tyle tylko, że od lat świat zapomniał w ogóle, że Jezus jest ich Panem. Gdybym był wrogiem Boga, to zrobiłbym wszystko, żeby ludzie o Nim nie słyszeli. A jak się nazywają, niech się nazywają jak chcą. Niech się nawet nazywają Najświętszy ze Świętych Kościół Świętości Świętej i Najświętszej. Byle tylko o Jezusie od was nikt nie słyszał. Musimy strzec naszych serc. My tu jesteśmy na tym świecie przechodniami, pielgrzymami. I diabeł jest bezprawnie terroryzującym tą planetę bandziorem. Kimś, ktoś przez kłamstwo i podstęp przeszedł i próbuje działać. I co się dalej dzieje? Wracamy na naszą glebę. Zostało zasiane dobre ziarno. Kiedy zapadła noc, nocą pojawił się cień wroga, który zrobił swoje. Kiedy to rośnie początkowo, jeszcze raz mówię, nie odróżnia się kolorami. Wygląda prawie tak samo, ale potem, kiedy nabiera kształtu dorosłości, zaczyna się od siebie odróżniać. A gdy zboże podrosło, mówi 26 werset, i wydało owoc, wtedy się pokazał i konkol. Wiecie, na co patrzymy? W tym momencie nie oceniamy pola sąsiada, no nie? Ja teraz nie mówię o najbliższej nam jakiejś parafii. Ja nie mówię o jakimś innym zborze w Bielsku. Ja nie mówię teraz o niczym, co każdy z nas sobie wyobrazi. No, tam to mają. No, normalnie jakby to tam nie. Ja mówię o nas, o twoim, o moim, o naszym poletku, ponieważ jego dotyczy to, co mówi Jezus. Nie oceniamy pola sąsiada, oceniamy naszą rzeczywistość. Wiecie, pole sąsiada jest dużo łatwe do uprawy i do oceny, nie wiem, czy zauważyliście. Patrzyliście kiedyś, jak ktoś kopie, na przykład trzeba zryć troszeczkę ziemi. Kiedyś wziąłem łopatę i robię, a ja nie przywykły tak może do łopaty za bardzo. Powiem wam tak, dużo prościej mi się patrzyło, jak sąsiad to robił. No jak tak mu lekko szło. Nie? Pole sąsiada jest łatwe do oceny i łatwe do poradnictwa. Tutaj mamy coś jeszcze. Póki, jak już powiedziałem, nie wyrośnie, nie widać różnicy. Chwilowo wszystko się zieleni, nie wygląda źle. Normalnie właściwie tak patrząc na początku, bo tu pisze, kiedy dorosło, okazał się i konkol, czy pokazał się i konkol. Ale zanim może przyjść taka myśl, tak sobie patrzę na te zielone poletko i mogę sobie nawet pomyśleć, wiecie co, diabła nie ma, zobaczcie jak ładnie. Wroga nie ma, popatrzcie jakie ładne. Ale wróg jest. Zło ma to z tego diabelskiego DNA, że on niczego oryginalnego nie stworzy. To nie jest tak, że rośnie zielona trawka obok trawka z zębami albo z rogami. Ono nic
nie tworzy. Pamiętajcie, diabeł chce czasami, żeby ludzie myśleli, że on jest równy, wiecie, w kreskówkach malują diabełek, aniołek, diabeł, Bóg, tak między mną grają. Diabeł jest tylko stworzeniem. Jest ograniczony. On nie jest stwórcą, nie jest Bogiem. W ogóle porównywanie go z Bogiem jest nieomal wstępem do bluźnierstwa życiowego. Bóg jest wieczny. Bóg nie ma początku i nie ma końca, a diabeł ma jak najbardziej początek i bardzo biedny koniec. I to jego diabelskie DNA nic nie tworzy, on kopiuje, wygląda tak samo, no o co ci chodzi? Każde zło, konkol, kłamstwo, kieliszek, działka narkotyków, każde zło na początku wygląda jak najbardziej jak dobro. Słuchajcie, jakby po pierwszym kielonie faceta poskręcało i leżałby 3 tygodnie jak węzeł gordyjski, to by więcej kieliszka do ust nie wziął. Nie byłoby alkoholików. Jakby po pierwszym wzięciu narkotyków człowiekowi odpadły ręce i nogi, musiałby czekać 5 lat, a dorosną nowe, nie ruszyłby więcej. Ale nie, wydaje się, że problemy się rozwiązały. Że o co ci chodzi? To nie jest takie złe. On kopiuje i ma wyglądać, jakby było dobre. Każde zło na początku wydaje się takie same jak dobro. Konkol, kłamstwo, kieliszek, działka, złodziejstwo, cokolwiek. Na początku wygląda jak każde inne dobro. Tu działa wiara. Wiecie, na czym polega nasza biblijna wiara? Nasza biblijna wiara polega na tym, że Panie, nie patrzę oczyma moimi, ale patrzę oczyma Twymi. Nie chodzę w patrzeniu i w mojej ocenie, ale chodzę w patrzeniu i ocenie według Twego słowa. I On coś mówi, nie rób i nie robię, i nie zadaję pytania, dlaczego. Izraelitom na przykład na pustyni przykazał, żeby się myli. I teraz co czytamy? Czytamy, że prymitywne ludy tamtych czasów przyglądali się na Żydów i mówili, te Żydy coś mają. My chorujemy, a oni nie chorują. Bóg im nie tłumaczył mikroby, zarazki, bakterie, oni tego nie znali. Podobnie myślę, że wy. Kiedy dziecko zmierza z gwoździem albo z jakimś patyczkiem w kierunku gniazdka, to wy nie sadzacie dziecka i teraz ci wytłumaczę coś na temat. Wiesz, jest taki prąd i taki, jest napięcie. My nie tłumaczymy, nie wolno i koniec. Nie wolno, bo tam jest energia. Jak nie posłuchasz, to wyzwoli się energia. Nie wolno. Nie objaśniamy. I Bóg im nie objaśniał, ale oni słuchali. A pogańskie narody się patrzyły i zastanawiali się, czy to ten ich taniec? Może ich szaty? A może figury, które mają? Ale ani nie mogli znaleźć jakichś wyżuganych figur, nie licząc Arki Przymierza, ani nie mogli znaleźć jakichś nie wiadomo zaklęć, które by warto było powtórzyć, tylko patrzyli, a to był naród Boga, który patrzył się w Boga. I to jest to samo, co my tutaj mamy. Tu działa wiara bez względu na to, jak to wygląda na oko. Bóg mówi pewne rzeczy, Bóg mówi nie kłam. A my czasami próbujemy powiedzieć, wiesz Panie, no ale tak w dobrej wierze. Słuchajcie, nie ma kłamstwa od Ducha Świętego, zgodzicie się ze mną? Nie ma czegoś takiego, że wiesz, to kłamstwo było, ale to tak od Pana dostałem. Nie ma czegoś takiego. Nie ma. Tak jak nie ma trampek od Rolexa, nie ma kłamstwa od Ducha Świętego. Po prostu nie ma. Ziarna nieprzyjaciela wyglądają podobnie, ale nie są tym samym. Ziarna nieprzyjaciela im bardziej rosną, tym większy wzbudzają niepokój, podejrzenia. Coś jest nie tak. Patrzę i coś jest nie tak. Ziarna słowa wraz ze wzrostem niosą pokój, pewność, dobroć. Ale kiedy postąpiłeś, wiesz, że nie powinieneś, nie było takie złe. Czujesz, że im dalej w życie, tym bardziej coś niepewne, tym bardziej coś się z tobą dzieje. Dlatego świat nazwy, nie bądź naiwniak, nie bądź to, nie bądź tamto. My mamy być ludźmi, którzy wybierają. Panie, wybieram prawdę. Amen. Ja nigdy nie okłamałem mojej żony. Nigdy. Poznaliśmy się jako wierzący ludzie i mogę śmiało przed Panem powiedzieć, nigdy jej nie powiedziałem nieprawdy. Nigdy nie okłamałem moich dzieci. To nie jest żadna zasługa.
Nikt mi za to krzyżyka nie przypnie. Jakiegoś virtuti czy coś tam. Nikt. To jest po prostu nasze życie z Jezusem. Nie chcę. Zrezygnowałem z tego życia kiedyś i nie chcę nim żyć. Nie będę tak żył. Ziarna słowa niosą pokój, chociaż czasami wydaje się ciężko. Apostoł Paweł to powiedział najlepiej, po co tyle gadać. Ja wiem, komu uwierzyłem. Ja wiem, komu uwierzyłem. I w pewien poranek słudzy doznają szoku. Mówią, zobacz, pszenica i konkol. Trujący chleb, innymi słowami. Tak jest. Ja oczywiście zdaję sobie sprawę, że to nie teraz nie sedno opowieści Pana Jezusa czy tego podobieństwa, ale chcę wam coś ciekawego powiedzieć. Wielu ludzi zastanawiało się, czym jest opisany konkol, bo prawdopodobnie to, co mamy opisane jako konkol, to nawet nie jest konkol. Tak jak mówię, to nie ma znaczenia duchowego. Czysto jako ciekawostkę chcę wam coś powiedzieć. Jest coś takiego, nazywa się konkol polny i jeszcze raz mówię, prawdopodobnie nie o to tu chodzi i przy silnym zachwaszczeniu, nawet będziecie się śmiać, wszedłem sobie na jedną stronę taką zajmującą się nawozami i rolnictwem i tam trochę pisali, stąd to mądrego udaję teraz. Przy silnym zachwaszczeniu upraw utrudnia żniwa i bardzo obniża jakość mąki. Dzisiaj sobie z tym poradzono właśnie przez nowoczesne metody, ale potrafił sprawić jeszcze w XIX wieku, że była tania mąka, bo ona była właśnie nim skażona. Była tania mąka, była ciemna i przede wszystkim bywała też trująca. Sprawiał, że wypieki z tego miały gorzkawy i odpychający smak. Nie dało się tego jeść. I czytałem, że jeszcze na początku XIX wieku z zatrucia mąką, chlebem i kawą zbożową, z zanieczyszczeń, która była ziaren z tym zanieczyszczonym konkolem, potrafiły mieć masowy charakter. Całe wsie chorowały. Szczególnie wśród biedoty. Odnotowano też, czytałem to, przypadki zatrucia się mięsem zwierząt, które spożyły taki właśnie konkol. Ale prawdopodobnie nie o niego chodzi. Jest też jeszcze coś takiego, co nazywa się stokłosa odurzająca. Prawdopodobnie i nie o to chodzi. Mam nawet obok napisane, jak to jest po łacinie, ale musiałbym przerwać i spokojnie przeczytać, więc jak ktoś chce, to mu pośle SMS-em. Lolium temulentum. Udało się za pierwszym razem. Trujący chwast, trudny w początkowej fazie do odróżnienia. Kiedy zaczyna rosnąć, wygląda jak zboże. Potem silnie się zakorzenia i zaczyna oplatać pszenicę, splatać się z nią. I wiecie co? Przeczytałem też na tej samej stronie, gdzie o nawozach było, że doprowadzał kiedyś do 30% strat w rolnictwie. Ale nie był tak mocno trujący jeszcze, bo była jeszcze jego inna odmiana. To stokłosa odurzająca była mocno trująca, ale stokłosa żytnia, okazało się, że w czasach wielkiego głodu, kiedy chłop głodował, to po rowach ona rosła, ludzie zbierali jej ziarnia i w czasach wielkiego głodu wypiekali sobie niesmaczny, odpychająco smakujący gorzki chleb. Ale to sobie sami później w goglach sprawdzicie. Pewnie niektórzy już w goglach grzebią. I mamy trzecie. Jeszcze życica. I najprawdopodobniej o tą właśnie roślinę tu chodzi. I nie mówiłbym tamtych poprzednich dwóch przykładów, gdyby nie to, jak w jakiś sposób ma to duchowe odniesienie też. Dlatego tylko ja wiem, że w przypowieści nie należy, wiecie, opisywać liścia, no. Ja wiem, to jest mój celowy błąd kaznodziejski, ale tak sobie myślałem, że chcę wam coś powiedzieć. Życica, najprawdopodobniej o nią chodzi. Badania archeologiczne, o których sobie poczytałem, mam w domu parę ciekawych książek, pokazują, że w czasach starożytnych 86% nasion życicy zarażonych było pewnym grzybem. Nigdy nie pomyślałem, że kiedyś to skojarzę z tym kazaniem. I znowu tu jest potężna łacińska nazwa. Ten grzyb powodował bóle głowy i ślepotę. Powodował straszne cierpienie i ślepotę. Mi się to wydało bardzo duchowe, a wam? Ślepota. Wiecie, widzenie w Biblii oznacza z reguły wiarę. Oznacza Boże działanie, oznacza, że relacje z Bogiem.
On powodował ból i ślepotę. Co się okazało? Jeśli chodzi o Rzym i późniejsze kultury, dawka tego grzyba, jeśli ziarno było skażone, starczyło 0,04 grama zawartej w nim trucizny, która się nazywała temulina i działała narkotycznie na cały centralny układ nerwowy i była dla człowieka ta dawka powyżej 0,04 była śmiertelna. Teraz pomyślcie, naprawdę diabelsko brzmi takie coś. I mamy tu ciekawą rzecz. Dlaczego powiedziałem, że prawdopodobnie chodzi o życicę? Dlatego, że jeśli popatrzycie sobie na grecki tekst, co ja zrobiłem, greckie słowo w tym tekście zizanion właśnie dokładnie określa ten chwast. Pochodzi od słowa zan. Takie ma źródło słów jego, jest taki, co oznacza wymiotować, chorować. To jest ciekawe. Dlatego pomyślałem, to jest duchowe i chciałem wam powiedzieć. Uciekam już od moich przykładów rolniczych. Ceną w każdym razie było zdrowie, a może i życie zwierząt i ludzi, a więc rzeczywistości wrogi zasiew pośród tego, co powinno pięknie paśnieć i przynieść piękny chleb. Przyszli więc słudzy gospodarza i powiedzieli mu: Panie, czy nie posiałeś dobrego nasienia na swojej roli? Skąd więc ma ono konkol? Przyszli: Panie, siałeś dobre. Kiedy tak się w to wczytywałem pierwszy, drugi, piąty raz, przyszło mi tu na myśl to częste mówienie: a gdzie był wtedy Bóg? Albo gdyby był Bóg? Albo Panie, gdybyś tu był? Przez całą historię zbawienia Bóg jest oskarżany o obojętność, bezsilność, złe chęci, nieobecność i brak właściwych cudów. Panie, posiałeś dobre. Panie, a mówiłeś, że posiałeś dobre ziarno, bo posiał dobre ziarno. Potem ludzie, kiedy się już zastanawią, kiedy Bóg im odpowie, kiedy słowo ich przekona, zadają właściwe pytanie. A właściwe pytanie brzmi: Panie, skąd konkol? To skąd? I tutaj znowu Bóg nas uczy tego, co duchowe. O nim rzekł, to nieprzyjaciel uczynił. A słudzy mówią do niego: czy chcesz więc, abyśmy poszli i wybrali go? A on odpowiada: nie. Abyście czasem, wybierając konkol, nie powyrywali wraz z nim i pszenicy. Żebyście nie zdemolowali tego, co rośnie. To nieprzyjaciel chce waszej śmierci z głodu i z chorób. To, o czym tu czytamy, to nie jest zwykłe zachwaszczenie. To nawet nie jest złośliwość. To jest zbrodnia. Widzieliście, czym jest ten konkol, czym jest ten chwast naprawdę. Słuchacze, którzy się na tym znali, musieli być dotknięci. To jest zbrodnia, to nie tylko złośliwość. I co oni chcą tym zrobić? Panie, my pójdziemy i zrobimy z tym porządek. Nie zostawię tego tak. Ja tu nie pozwolę, pastorze, żeby nam niektórzy chodzili tu do zboru. Ja się nimi zajmę. Inkwizytor się znalazł, nie? Wiecie, o czym mówię? My nie pozwolimy. Oni chcą z tym natychmiast coś zrobić. O, jak ładnie, jacy gorliwi bracia, no słodziaki. Zbór chcą rozwalić. Kościół pański by ucierpiał. On mówi: nie, uczniowie chcą działać. I Kościół popełniał ten historyczny błąd, nie słuchając Pana wielokrotnie w swojej historii. On przecież wyraźnie powiedział: a żeńcy to ci najlepsi z was, co w każdą środę. Tak tam mamy, czy nie? Jakie wy macie tłumaczenie, że wy tak macie? Ja mam, że żeńcy to aniołowie. Także w waszych tłumaczeniach skreście, że to wy i wpiszcie aniołowie. Tak. Żeńcy to aniołowie, nie ludzie, nie słudzy. To nie oznacza, że nie widzimy różnicy między dobrem i złem. To nie oznacza, że nie widzimy różnicy już teraz, ale nie teraz i nie my zdecydujemy, kto jest ludem Bożym, a kto nim nie jest. Nigdy Bóg nie da nikomu prawa, aby wyciągnął palec i wziął sobie monopol na prawdę i mówił komuś, kto jest tutaj zbawiony, a kto nie jest tu zbawiony. Nikt, ani żaden pastor, ani żaden apostoł,
Nikt oprócz samego Pana nie ma takiej mocy, żeby w ten sposób oceniać ludzi. To nie oznacza, że ja nie widzę czasami dramatu życiowego w życiu niektórych moich bliźnich. Ale wiem jedno, kiedy dramat życiowy był w moim życiu, kiedy ja się staczałem, mój Jezus mnie nie przekreślił, mój Jezus posłał do mnie ludzi, którzy mnie obmodlili, ukochali i zewangelizowali. A teraz dlaczego ja miałbym nie mieć cierpliwości tego dla innych? Jesteście za? Amen? Gdyby Pan pozwolił i powiedział, idźcie, załatwcie tę sprawę, tak jak chcecie, fajny chłopy z was, ta gorliwość wasza mi się podoba, idźcie, załatwcie. Nie. Gdyby pozwolił, wspólnota Kościoła stałaby się miejscem nieznośnym. Powiem wam tak, nigdy nie ma bardziej nieznośnego miejsca niż zbór, w którym dochodzą do głosu fundamentaliści, którzy wiedzą, kto należy do Pana, a kto nie. To jest nieznośne miejsce. Jezus wie, że nasza praca dokonałaby wtedy jeszcze większych zniszczeń niż zasianie przez wroga chwastów. Diabeł by się na to popatrzył i powiedziałby tak, ja to jeszcze nic, patrz co oni robią. Wróg by się właściwie cieszył. To by był dar dla niego. Takie usuwanie doprowadziłoby do jeszcze większego zła niż sam konkol. Panie, czy chcesz, byśmy rozprawili się z tym złem? Dzisiejsze kazanie czy nauczanie nie jest o tym, że masz być obojętny na zło. Jeżeli myślisz, że jest o tym, zachęcam, żebyś sobie przesłuchał je od początku. Panie, czy chcesz, byśmy rozprawili się z tym złem? Panie, czy chcesz, byśmy ściągnęli ogień z nieba? Panie, czy chcesz, my załatwimy? Nie. Jak nie? Dobrze słyszycie, nie. Bo konkol uwikłał się w wiele spraw i dopiero Boża sprawiedliwość tak naprawdę to załatwi. Dlatego, że konkol uwikłał się w wiele spraw, a niektóre z nich boleśnie dotyczą ciebie i mnie. I tylko Boże miłosierdzie najlepiej to załatwi. Amen. Tak jest. Nasza ręka doprowadziłaby do strat, łez i krzyw, które przerażają. Powiem wam taką straszną myśl, absolutnie dramatyczną i straszną myśl. Wyobraźcie sobie, gdyby Jezus w tamtym momencie słowa, Jezus tego nie zrobił, albo gdyby jakiś człowiek, na szczęście też nikt tego nie zrobił, chociaż w historii byli tacy, co próbowali, ale się im nie udało. Gdyby Jezus powiedział, że powoła do tego specjalną grupę i powstałaby jakaś religijna organizacja, która by się tym zajęła, to nawet nie wiesz, jak szybko doszliby do twojej rodziny, twoich bliskich, twoich własnych tajemnic, jak szybko zaczęliby ranić ciebie i to, co kochasz. Bo łatwo się krzyczy, precz z tym grzesznikiem. Trudniej się krzyczy, kiedy ten grzesznik to twój tata, twoja mama, twój syn, twoja córka. Wtedy mówisz, Panie, zanim przyjdziesz, to ja wiem, że tylko ty możesz tą sprawę rozwiązać. Wtedy nie jest ci potrzebny brat, który go pośle do wszystkich diabłów do piekła. Jest ci potrzebny brat, który mu wskaże wszelkie Boże miłosierdzie i powie mu, że Bóg ma dla niego przygotowane niebo i zbawienie. Amen. Bo są ludzie, których kochasz i nie chcesz, aby ktokolwiek z nas z jakąś kosą wyruszył na nich. Ale pragniesz, aby każdy z nas miał ten charakter, który tego źdźbełka nadłamanego nie złamie, który tego, co się ledwo tli, nie dogasi, charakter Syna Bożego Jezusa, pełni miłosierdzia, które i mi okazano. Bez tego miłosierdzia dawno bym umarł w rynsztoku. To jak żyć, Panie, w takim razie? Czy mamy milczeć? Czy mamy nie reagować na zło? Jaka jest Twoja recepta? Jezus mówi, dam wam miłosierdzie. Dam wam lek. Dam wam receptę na świat, który nie zna dobra, świat, który tonie w złym. Moją receptą dla was nie są noże, nie są sierpy i nie jest sąd ostateczny. Ja wam daję taką receptę. Naśladujcie Ojca. Ale jak mamy naśladować Ojca? Tak to róbcie. Bądźcie miłosierni, jak miłosierny jest Ojciec wasz. To znaczy, jak, Panie? Nie sądźcie,
a nie będziecie sądzeni. Nie potępiajcie, a nie będziecie potępieni. Odpuszczajcie, a dostąpicie odpuszczenia. Dawajcie, a będzie wam dane miarą dobrą, natłoczoną, potrzęsioną, przepełnioną, dadzą w zanadrze wasze. Albowiem jakim sądem sądzicie, takim was osądzą. Jaką miarą mierzycie, taką wam wymierzą. Innymi słowami, mówiłem tu kiedyś kazanie z tego fragmentu. Nastrój na sali sądowej, na którą wejdziesz, ustalasz ty sam. I on będzie piękny, bo zaufałem Jezusowi. Byłoby o co oskarżyć, no nie? Byłoby o co potępić. Jest dość, co bym musiał wybaczyć. Jest dość potrzeb, żebym musiał dawać. A on mi mówi, no właśnie to zrób. Właśnie to zrób. Innymi słowami, jeszcze raz powtarzam, jest co sądzić. Jezus by nie powiedział, nie sądźcie, gdyby nie było czego sądzić. Może by wtedy brzmiało pobożnie, ale byłoby nieprzydatne. Jezus dlatego do ciebie i do mnie mówi, nie osądzaj, bo naprawdę na tym świecie jest co osądzać. Owocem osądu jest potępienie. Kiedy już sędzia osądzi, zapada wyrok potępiający to zło, a Jezus mówi, nie potępiaj. Wybaczaj, dawaj. Bądź człowiekiem, który w to idzie i który niesie coś zupełnie innego niż ten świat oczekuje. Mateusza 13:30 daje tą odpowiedź tak. Pozwólcie obydwu razem aż do żniwa. A w czas żniwa powiem żeńcom, zbierzcie najpierw konkol i powiążcie go w snopki na spalenie, a pszenicę zwieźcie do mojej stodoły. Bóg nie zrezygnował tu ze świętości. Kto chce pójść za mną? Kto chce pójść za mną? Panie, ale ja widzę to. Kto chce pójść za mną? Niech się zaprze samego siebie. Niech weźmie krzyż swój i mnie naśladuje. Krzyż nie jest narzędziem osądu. Jest narzędziem zabijania ja. Nie jest narzędziem zabawy, ale rozprawiania się z naszym ego. Kto chce pójść za mną? Bóg nie rezygnuje ze świętości i sprawiedliwości, ale daje czas, a nas posyła z miłosierdziem i dobrą nowiną. Bóg nie mówi, że to nie jest złe. Bóg tylko mówi, czas należy do mnie, a ty rób swoje. Naśladuj mojego Syna. Naśladuj Jezusa. Uczniowie potrzebowali tych słów przed Kościołem. Były najgorsze czasy w historii. Przed Kościołem tamtych czasów było spotkanie z całą zakłamaną, gigantyczną i bogatą potęgą Rzymu, z tyranami i złem. Poprzez historię było spotkanie z wielu tyranami, złem i kłamstwem. Kościół musiał to wiedzieć, aby zakwitnąć, aby wydać owoc. Nasze życie to wspólnota. To jest miejsce wzrostu i owocu. I aż trudno uwierzyć, że konkol jest celowym działaniem przeciwnika. Aż trudno uwierzyć, że diabła to cieszy, że ktoś chciałby człowiek, czy wspólnota doszła do miejsca, że nie wiadomo, co zrobić. A kiedy już nie wiadomo, co zrobić, jak w tym miejscu, no to co robić? Bo przecież zło jest zło. Jak nie wiadomo, co zrobić, to Jego słuchać, bez wyjątku. Uwierzcie w moje słowa, uwierzcie w wasze powołanie. Jesteście nie na tym świecie po to, aby go osądzać, ale po to, aby rozgłaszać cnoty tego, który was zbawił, który was powołał do zbawienia. Słuchanie Jezusa daje siłę do miłosierdzia. Szczepan dokonał tego. Może diabeł myślał, że Szczepan będzie złorzeczył, ale Szczepan zaczął mówić to, co mówił Pan Jezus. Wybacz im, bo nie wiedzą, co czynią. Posiew Kościoła zaczął przynosić owoc miłosierdzia. Nie będziemy plewić, będziemy okazywać miłosierdzie, mówi Pan w tym tekście. Czym jest miłosierdzie? Co jest miłosierdzie? Dawaniem, karmieniem biednych? Tak, to jest miłosierdzie, ale głębiej, co to jest miłosierdzie? Mamy w Biblii dużo miłosierdzia. Mamy przecież w Biblii miłosiernego Boga. Mamy w Biblii Samarytanina miłosiernego, który, jak wiemy, reprezentuje Jezusa, który zbiera z życiowych rozbitków i zaprowadza ich do Kościoła i daje Kościołowi wszystko, co potrzebne, żeby się Kościół nimi zajął i mówi do Kościoła, a jeśli wam braknie, to przy moim powrocie ja wam to wszystko dam. Mamy miłosierdzie. Mamy Syna marnotrawnego, którego spotyka miłosierny Ojciec.
Czy ciekawe jest polskie słowo miłosierdzie? Ono jest warte prześwietlenia. Miłosierdzie. Miłosierdzie. Miło oznacza miłość. Znowu czerpałem ze słowników, bo nie mam takiej mądrości, ale byłem szokowany. Osierdzie oznacza serce, chociaż osierdzie to nie jest jeszcze całe serce, ale serce jest umieszczone w worku osierdziowym. Osierdzie chroni serce. Nie ma serca bez osierdzia, przynajmniej u kręgowców. Na ślimakach się nie znam i aż tak daleko się nie doczytałem dzisiaj. Serce ucznia w takim razie to worek pełny agape. Agape znaczy miłość, bezwarunkowa miłość. Choćbyś mnie zabił, choćbyś mnie do krzyża przybił, choćbyś mi wziął to, co najcenniejsze, miłuję Cię, bo mój mistrz do końca nas umiłował. Tam nie ma miejsca na ambicje, w tym osierdziu. Obraz własną ważność, bo słowo mówi, bądźcie miłosierni, jak miłosierny jest Ojciec wasz. I mamy też znane nam i często słyszymy łacińskie słowo, misericordia. Misericordia. Święty Augustyn napisał takie słowa, miłosierdzie, i tu pisze po łacinie, misericordia. Miłosierdzie, czy misericordia, od tego wywodzi swą nazwę, że czyni smutnym serce, miserum cor, tego, który współczuje nieszczęściu drugiego. Czyli misericordia czyni serce biednym, smutnym, gdy patrzysz na nieszczęście bliźniego. To jest miłosierdzie. To powiedział Augustyn. Augustyn nauczał, że misericordia składa się z dwóch znaczeń. Misera i cor. Misera to nędza, ubóstwo, a cor to serce. Stąd mamy też i słowo kardiolog na przykład. Miłosierdzie to serce ubogie. Świeckie sprawy. Tam nie ma, jak mówię, ambicji. Tam jest tylko przestrzeń dla Ducha Świętego, aby dla bliźniego położyć swoje życie. Nie ma miłości większej niż ta, gdy kto życie swoje kładzie za przyjaciół swoich, powiedział Pan. To jest serce miłosierdzie. Miłosierdzie pozwala, by cudza bieda stała mi się jak własna, aż do głębi serca, aż ja się czuję biedny, kiedy na biedaka patrzę. On nasze grzechy wziął na siebie. On naszą nędzę wziął na siebie. On przyjął postać sługi i te wszystkie nasze ciężary poniósł. Świat ma sposoby, a on miał taki sposób. Greckie słowo na miłosierdzie, eleos, to współczucie połączone z pragnieniem oddania siebie, aby pomóc innemu. Czy nie tak umiłował Bóg świat, że dał? Czy nie do takiej miłości Ciebie powołuje, żebyś dawał? My myślimy, że Bóg nas powołał do takiej prawdy, abyśmy mieli opinię na każdy temat. A On Cię powołuje do takiej prawdy, żebyś siebie dawał. Świat ma sposoby? Diabeł ma pomysły? A Pan mówi nie. Niech rośnie do mojego dnia, a wy mnie naśladujcie, bo szczęśliwi miłosierdzie, miłosierni, to oni dostąpią miłosierdzia. Miłosierdzie będzie ich udziałem. To sprawi, że zło i zły nie będą mogli więcej szkodzić. Będziecie miłość. Miłosierdzie jest barierą przed tym, żeby zło nie mogło jeszcze bardziej się rozwijać. Nasza postawa wobec zła, aż do żniw, pokazuje, że jesteśmy dobrym zasiewem, posłusznym. Zło będzie usunięte, ale nie my tego dokonamy. Przyjdzie dzień żniwa i Syn Człowieczy pośle swoich aniołów i zbiorą z królestwa Jego wszystkie zgorszenia i tych, którzy popełniają nieprawość. I wiecie, co się wtedy stanie? Sprawiedliwi zajaśniają jak słońce w królestwie Ojca swego. Kto ma uszy, niechaj słucha. Tak to nie zostanie, jak jest teraz. Ktoś powie, Mirek, ile dzieci ginie na świecie, ile ludzi goduje, diabeł szaleje. Jezus mówi, tak to nie zostanie. A ty przyjmij moje powołanie twoim miłosierdziem, bo będziesz miał co osądzać, będziesz miał co potępiać, będziesz miał co wybaczać. I wybaczaj, i rób to, bo taki jest ten świat, lepszy nie będzie. Lepszy będzie wtedy, kiedy ja was zabiorę do siebie, do domu, mówię.
mówi Pan. Tam będzie lepiej. Największym skarbem, jaki mamy w życiu, jest Jezus. A największym skarbem, jaki Jezus ma na ziemi, to jest Jemu posłuszny Kościół. To jest prawdziwy skarb. Jesteście skarbem. Wiecie o tym? Wiecie o tym, czy nie wiecie? Jesteście skarbem Jezusa. Nawet zmęczeni w ten środowy wieczór, jesteście skarbem Jezusa. Podczas prześladowania za cesarza Waleriana był taki ktoś, kogo dzisiaj historia Kościoła nazywa świętym Wawrzyńcem. Kiedy Wawrzyniec zrozumiał, że prześladowania, które rozpoczął Walerian, zmiotą ich wspólnotę, wiecie, co zrobił? Czuł, że zbliża się koniec służby, rozdał majątek całej wspólnoty ubogim. I kiedy prefekci Rzymu stawili go przed sobą, zażądali od Wawrzyńca, ponieważ też to były prześladowania rabunkowe, wydania skarbu kościelnego. I tak mi się podoba, co ten gość zrobił. Po prostu niesamowite. Wiecie, co on im odpowiedział? Zgromadził biedotę z całego miasta, które rozdali wszystko, co mieli chrześcijanie, i powiedzieli: oto skarby Kościoła. Tamci za nie mówili. Gdzie nasze skarby? To nie tylko biedota. To może być ktoś, kto ma 2 Porsche i 4 domy, ale żyje jak nędzarz. Biedota tego świata nie oznacza pustkę lub pełnię portfela. Biedota tego świata to brak Jezusa. Największy skarb, jaki w życiu masz, to Twój Jezus, zgadzasz się? To jest to, co mamy. Łaska, miłosierdzie, pokój od Boga Ojca i od Jezusa Chrystusa, Syna Ojca, niechaj będzie z nami w prawdzie i miłości, napisze do Kościoła Jan. A ja powiem na to amen, a wy? Niech On będzie z wami. Panie, włóż słowo w nas. Włóż słowo w nas. Zabierz z mego serca wszelki osąd, wszelkie potępienie. Nawet to, które mi się wydaje takie sprawiedliwe i takie słuszne. Nawet to, które mi się wydaje, że ja przecież mam taką rację. Panie, przed Tobą rezygnuję z moich racji. Przed Tobą rezygnujemy w ogóle z naszych racji. Nie chcę mieć racji, chcę mieć Ciebie. Chcę mieć, Panie, Twoje powołanie. Chcę mieć Twoje pomazanie, tego pragnę. Bądź blisko mnie, mój Zbawicielu, mój Lekarzu, mój Odkupicielu. Proszę Ciebie, włóż w nasze myśli dobre myśli, w nasze serca myślenie pełne miłości. Włóż w moje oczy takie patrzenie na świat, jak Ty patrzyłeś. Włóż w moje usta słowa dobre. Chcę naśladować Ciebie. Do tego daj nam dziś siłę. Niech to słowo, gdy dziś pójdziemy do domu, gdy będziemy spać i gdy będziemy jutro pracować, niech słowo Twoje wzrasta w nas. Chcemy być do Ciebie podobni. Amen.